Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem zapraszam was na book haul. Mam tutaj przy sobie 20 nowych książek, które zasiliły moją biblioteczkę. Jest tutaj oczywiście przekrój gatunkowy, każdy z was prawdopodobnie znajdzie coś dla siebie. Jest ich 20, więc ja nie będę się nad nimi rozwodzić. Po prostu pokażę książkę, powiem o czym jest, dlaczego ją kupiłam. Będę starała się to mówić zwięźle, dlatego że ten film mógłby trwać wieczność. 20 książek, no to nie jest mało, więc ja już nie będę przedłużać, zaczynajmy. Początkiem sierpnia w Empiku była taka nocna akcja związana z tym, że jeśli dało się do koszyka książkę, to ona miała naprawdę bardzo śmieszną cenę. Nie miała takiej okładkowej, załóżmy 39 czy tam pod promocji 20, czyli tylko kosztowała, nie wiem, 10 zł najwięcej. Więc ja wtedy zrobiłam zamówienie z 4 książkami, później oczywiście Empik te zamówienia anulował. W październiku natomiast dostałam link z formularzem, który miałam wypełnić. I jeśli chcę po prostu to zamówienie ponowić w tych cenach, które zamówiłam w sierpniu, więc stwierdziłam, czemu nie. A z tych 4 książek jedną już kupiłam, przeczytałam nawet, więc wybrałam tylko te 3, które były. I tymi tytułami są Targ Mięsny. Słyszałam o tej książce naprawdę bardzo, bardzo dużo. Podoba mi się ten napis, który tak fantastycznie tęczowo się mieni. Jak piękno może być tak brzydkie. Naprawdę widziałam same pozytywne opinie na temat tego tytułu. Mam nadzieję, że u mnie również tak będzie, że ta książka mnie zachwyci. Mam nadzieję, że niedługo za nią się zabiorę. Mamy tutaj Janę, która jest zwykłą dziewczyną z południowego Londynu i ona zostaje wyniesiona na niewyobrażalne wyżyny. Wysoka i tyczkowata czuje się nieswojo ze swoim androgenicznym wyglądem. Nieoczekiwanie zostaje odkryta przez agencję modelek i katapultowana do roli supergwiazdy. Z dnia na dzień staje się it girl, ale świat mody jest równocześnie fantastyczny i obrzydliwy. Myślę, że ta książka idealnie nada się dla nastolatek, natomiast więcej o niej powiem jak przeczytam. Kolejna książka to Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Natomiast tutaj już nie ma samych pozytywnych opinii. Czytałam różne opinie, więc ciekawa jestem mojego podejścia do tej książki. Oczywiście mamy tutaj Arystotelesa, który jest krnąbnym nastolatkiem, a jego brat siedzi w więzieniu. Dante to wszystko wiedzący chłopak, który patrzy na świat w niezwykły sposób. Kiedy spotykają się na basenie, wydaje się, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Jednak gdy ci samotnicy zaczynają spędzać czas razem, odkrywają, że łączy ich szczególna więź. Mamy tutaj oczywiście aspekt homoseksualny. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę cieszę się, że takie wątki w książkach są już rzeczą normalną, że są normalizowane, więc mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba, bardzo, bardzo mocno na to liczę. I ostatnią książką jest thriller Topieliska Ewy Przydrygi. Jest to thriller podobno świetny, niesamowity, wciągający, mroczny, który jest nieoczywisty, więc jestem bardzo ciekawa właśnie Topielisk. Kolejna książka to Świat według Clarksona, czy da się to przyspieszyć? W tej książce znajdziemy odpowiedzi na pytania między innymi, jaki gatunek zwierząt potrafi przesyłać zdjęcia z Instagrama i na przykład czym grozi kąpiel w wannie z ropą naftową. Ta książka oprócz tego, że odpowie nam na takie pytania dość dziwne, to zawiera w sobie takie nietuzinkowe poczucie humoru. Podobno ludzie czytając tę książkę śmieją się w głos. No, jestem naprawdę zainteresowana. Kolejne 3 książki to taka mini paczuszka fantastyczna od wydawnictwa Rebis. Tak, fantastyka, teachbook, no coś tutaj się gryzie. No dlatego, że ja po fantastykę po prostu nie sięgam. Natomiast te tytuły mnie zainteresowały. Może kiedyś po nie sięgnę, może zakocham się w fantastyce. No chciałabym, szczerze mówiąc, naprawdę chciałabym, bo dużo osób czyta fantastykę, no zachwyca się tym światem. Ja jak sięgam po fantastykę, to nie mam z tyłu głowy czegoś takiego, że Sylwia, pamiętaj, to jest fantastyka. Takie rzeczy absurdalne są w tym gatunku normalne. I ja muszę się po prostu chyba z tym oswoić, bo jakieś takie nadprzyrodzone moce, które są dla mnie dość absurdalne, w fantastyce są rzeczą normalną. Więc no, chciałabym się do tego przekonać i nie mieć takich dziwnych myśli. No i w tym zamówieniu było Dziedzictwo krwi. Tutaj, jeśli kochacie Sarah J. Maas i Szklany tron, to wkrótce pokochacie właśnie
tą bohaterkę. W tej książce mamy zabójczą księżniczkę, oszusta bez przeszłości i przyszłości, cesarstwo zmierzające ku zagładzie i czas opowiedzieć się po którejś ze stron. Bardzo ciekawa okładka. Ciekawa jestem, jak wygląda w środku. Czy ma mapkę? Ma mapkę, fajnie, super. Chyba większość książek fantastycznych ma w sobie mapki, ale to jest naprawdę świetne, jeśli taka mapka w ogóle jest. Kolejna książka fantastyczna to Sholomans, lekcja pierwsza, mroczna wiedza. No też okładka świetna, robi wrażenie. Czy jest mapka? Zaraz się przekonamy. Nie, tutaj mapki nie mamy, widocznie nie jest tutaj aż tak potrzebna. Sholomans to szkoła, w której nie ma nauczycieli, wakacji ani przyjaźni między uczniami, tylko strategiczne sojusze. Przetrwanie jest ważniejsze od stopni, gdyż młodzi magowie nie mogą opuścić szkoły, aż ją ukończą lub zginą. Obowiązujące w Sholomansie zasady są proste. Poza tym niektórzy uczniowie praktykują czarną magię, a nawet mordują innych, żeby zwiększyć swoje szanse przeżycia. Brzmi to jak po prostu mroczna wersja Harry'ego Pottera. Zobaczymy. I ostatnia książka z tej fantastycznej paczuszki to książka pod tytułem Duna. Myślę, że większość z Was wie, o co chodzi, że zna ten tytuł. Ja nie czytałam, nie byłam na filmie, moja siostra była w kinie na Dunie, bardzo jej się podobało. I no, ciekawa jestem, szczerze mówiąc, o co w tej Dunie tak naprawdę chodzi. Podobno ciężko się wgryźć, natomiast im dalej w las, tym lepiej. Może kiedyś sięgnę po tą książkę, wierzę w to, ale nie jestem do końca pewna, czy tak będzie, ale chciałabym, naprawdę chciałabym, natomiast no, ta książka jest gruba, ma stron ponad 700, więc no, mówi samo za siebie. Ja rzadko sięgam po grubaski, mi po prostu ilość stron przeraża. Kolejne cztery książki to paczuszka tym razem od wydawnictwa Replika i powiem Wam, że to są genialne książki, genialne, takie halloweenowe, takie andrzejkowe, naprawdę świetne. Na początek może to nie będzie książka taka stricte halloweenowa, andrzejkowa i tak dalej, natomiast mam tutaj dziewczynę Rubensa. Ja tą książkę pokazałam na Instagramie, dostałam wiadomość od dziewczyny, że jest to erotyk, ale że mam się absolutnie tym nie zrażać, z tego względu, że ta książka jest tak świetnie napisana, jakby to była książka jakby romantyczna. No, powiem Wam, że ta wiadomość od mojej obserwatorki mi po prostu wręcz zaintrygowała. Mamy Monikę, mamy Iwa. Monika jest córką stolarza z małego miasteczka, nieśmiała wielbicielka romansów. Iwo to przystojny, mądry, miły i zamożny. Czyli taki pewny schemat tutaj nam się pojawia. Kiedy Monika poznaje Iwo, nie może uwierzyć, że los się do niej uśmiechnął. Broni się przed uczuciem, jednak mężczyzna jest cierpliwy, oswaja ją niczym dziką kotkę. Dopnie swego i zmieni życie Moniki w bajkę. Niestety bajka okaże się zbyt mocno inspirowana twórczością braci Grimm. No jest intrygująco, nie powiem, że nie. Natomiast opis brzmi troszkę infantylnie. Dziewczyna z mojego miasteczka, ze wsi po prostu, oraz mężczyzna, który jest przystojny i fantastyczny i oni się w sobie zakochują. No takie schematy znam. Kolejna książka to najlepsza w tej paczuszce, czyli Polska demonologia ludowa, wierzenia dawnych Słowian. No wow, jestem niesamowicie ciekawa tej książki, szczerze mówiąc. Jest fajnie wydana, twarda oprawa. Czy tutaj są jakieś obrazeczki? Tak, widzę, że są. No uwielbiam tak wydane książki, kiedy zawierają w sobie jakiekolwiek obrazki czy ilustracje. Cieszę się, że ta książka u mnie jest, no brzmi super, mam nadzieję, że mnie zainteresuje, że naprawdę pochłonie mnie do reszty, że dowiem się więcej o wierzeniach dawnych Słowian. Kolejna książka to Pamiętnik o szaleństwie. Polecała mi ją bardzo Kasia, Wonderful Chapter, kiedy pokazałam ją właśnie na Instagramie. Ta książka jest krótka, naprawdę cienka. Ma w sobie stron 143. No jest to naprawdę książka krótka, ale myślę, że treściwa. Jeśli chodzi o tę książkę, to jest to pozycja wybitna, zarówno w kategoriach literackich, jak i psychologicznych. Dziś uważana za jedną z najważniejszych osobistych relacji ludzi cierpiących na depresję. Więc wiem, z czym się będę tutaj mierzyć. Będę się mierzyła z ludzkimi dramatami, bo depresja jest swego rodzaju dramatem i mam nadzieję, że kiedyś depresja będzie o tyle normalnym zjawiskiem, że ludzie będą o niej mówić, bo depresja jest ciężka, naprawdę ciężka, ja jej nie doświadczyłam, natomiast wiem, że depresja łamie ludzi po prostu.
I ostatnią książką są duchy. Historie seansów spirytystycznych, zjawisk paranormalnych i pogromców duchów. No, ta książka byłaby idealna na Halloween, natomiast Halloween już nie mamy, ale myślę, że po jej przeczytaniu będę bała się zasnąć. Ja interesuję się takimi tematami, szczerze mówiąc. Naprawdę mnie to interesuje, intryguje, ale rzadko czytam, rzadko oglądam. Oglądam to już w ogóle nie, bo później nie zasypiam, mam jakieś takie schizy, więc tak, natomiast chciałabym tę książkę przeczytać. Oczywiście wiadomo, że książka inaczej oddziałuje na naszą wyobraźnię niż film, bo tam już mamy wszystko podane na tacy, a tutaj sami sobie po prostu wszystko układamy w głowie i sami sobie to wyobrażamy. No, powiem wam, że tytuł jest intrygujący, okładka jest dość niepokojąca, natomiast mam nadzieję, że finalnie to będzie książka dobra. Jak już jesteśmy przy paczuszkach wydawniczych, to właśnie dzisiaj, kiedy to nagrywam, zrobiłam na Instagramie unboxing tej paczki. Mam też ze sobą 5 tytułów od wydawnictwa Mando i te książki są totalnie intrygujące. Jedną z nich zostawię sobie na koniec, bo ją bardzo, bardzo chcę przeczytać. Natomiast w tej paczuszce znalazły się takie książki jak Narzeczone Chopina. Jest to oczywiście książka o narzeczonych Fryderyka Chopina. Jest to powieść o poplątanych ścieżkach miłości, płomiennych namiętnościach, salonowych plotkach i uczuciach, które nie dają o sobie zapomnieć. 4 niezwykłe kobiety, 1 mężczyzna, Fryderyk Chopin. Tą książkę widziałam już na Instagramie. Ktoś tą książkę czytał, zrecenzował i bardzo mu się podobała, więc no, mam nadzieję, że i mnie ta książka przypadnie do gustu. Kolejna książka, dwie kolejne książki to takie, myślę, poradniki. Ja nigdy poradników nie czytałam, więc będę z wami szczera. Ja bardzo sceptycznie do takich poradników podchodzę, ale wydawnictwo te poradniki mi wysłało, w sensie poradniki. Nie wiem, czy to jest do końca, nie wiem, czy do końca jest to na pewno poradnik. Natomiast tak, mamy tutaj zakochany mózg i inne niezwykłe stany. Ja bardzo lubię poznawać ciekawostki dotyczące naszego mózgu. Ja na psychologii, na pierwszym roku pedagogiki właśnie byłam totalnie zaintrygowana tymi zajęciami właśnie o mózgu. To jest naprawdę bardzo ciekawy narząd. W tej książce dojdziemy po nitce neuronów do kłębka mózgu i fascynujących procesów biochemicznych zachodzących w całym naszym organizmie. Myślę, że takie książki są nam potrzebne, bo tak naprawdę my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile ciekawych rzeczy można wyczytać z naszego organizmu. Kolejna książka to Sztuka obsługi życia. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę zaintrygowana. Chciałabym poznać, dlaczego nasze życie traci w pewnym momencie sens. Nie mówię, że wszyscy ludzie tracą sens życia. Jest to ciekawe zagadnienie. Nie mówcie, że nie, bo jest to ciekawe. Przynajmniej mnie to interesuje. I ciekawa jestem, czy ta książka na to pytanie mi odpowie. No, nie przekonam się, jeśli nie przeczytam. I kolejna książka to Polarniczki. Jest to reportaż twarzą w twarz z wszechogarniającą ciszą, lodem i surowym klimatem. Autorka oddaje głos kobietom, które wydarły się do polarnego w kręgów tajemniczonych. To właśnie one przełamały uprzedzenia, skruszyły lód i niejednokrotnie udowodniły, że drzemie w nich siła. Brzmi świetnie, brzmi świetnie. Jestem naprawdę zaintrygowana. No i ostatnią książką z tej paczuszki od wydawnictwa Mando jest książka pod tytułem Kod Róży. Kochani, ja Kate Quinn czytałam książkę pod tytułem Łowczyni. To książka niesamowita, no genialna. Bardzo, bardzo wam polecam Łowczynię. Tutaj jest okładka, kochani. O tej książce w ogóle się nie mówi, ale ta książka ma stron 650 z tego co pamiętam. Jest tak świetnie napisana, tak wciągająca, o naprawdę odważnych kobietach. Mamy tam przeniesienie się do czasów pierwszej albo drugiej wojny światowej, chyba drugiej wojny światowej, kiedy pewna dziewczyna, Ninoczka, chciała być pilotką i weszła do pułku Nocnych Wiedźm. Wow, 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 naprawdę kiedyś zrobię reread, bo ta książka mnie po prostu zmiotła z powierzchni ziemi. No i chcę przeczytać kolejną książkę tej autorki, czyli Kod Róży. Mamy tutaj 3 kobiety, niebezpieczny zdrajca i tylko jedna szansa, aby złamać kod. Wielka Brytania żyje ślubem stulecia, o którym Osta Kendall chciałaby w ogóle nie myśleć. Wszystko dlatego, że jej dawny narzeczony, przystojny książę Filip, za kilka dni zostanie mężem księżniczki Elżbiety. Niespodziewanie Osta dostaje zaszyfrowaną wiadomość z zakładu psychiatrycznego. Od razu czuje, że ma ona związek z jej dawnymi przyjaciółkami Map i Bev oraz ich wspólną ściśle tajną misją. Powiem wam, że ta autorka pisze takie powieści z
tak naprawdę świetnie wykreowanymi kobiecymi postaciami, że nie sposób nie sięgnąć po jej książki. Ja jestem w ogóle oczarowana autorką Kate Quinn. Byłam oczarowana łowczynią, więc mam nadzieję, że i będę oczarowana Kodem Róży. Kolejna bardzo, bardzo ciekawa książka, czyli biografia Willa Smitha. No mam nadzieję, że wszyscy z Was kojarzą aktora Willa Smitha. Ja uwielbiam filmy, w których grał Will Smith. Dla mnie robi kawał świetnej roboty. Jestem bardzo ciekawa tej książki, która no swoją drogą jest wydana genialnie. Popatrzcie, dość, że jest na okładce właśnie twarz naszego głównego bohatera, to z tyłu mamy takie graffiti. I w środku są również zdjęcia, prywatne zdjęcia aktora. To jest jego biografia, która opowiada o życiu w taki sposób, że my możemy się z nim w jakimś tam stopniu utożsamiać. Jestem naprawdę szczerze zainteresowana. Kolejna książka, którą już w ogóle zaczęłam czytać, to najnowsza książka autorki To tylko przyjaciel oraz miłość szuka właściciela, czyli Życie jest zbyt krótkie. Tutaj mamy Adę, nie Adę, mamy Adriana i mamy Vanessę. Adrian jest prawnikiem, natomiast Vanessa jest youtuberką. Jestem na stronie 34, natomiast czuć tą lekkość, czuć tą przyjemność i czuć zaangażowanie czytelnika w życie bohaterów. Ja przynajmniej się tak czuję. Tą książkę właśnie czytam i będę o niej opowiadać w najnowszym vlogu, który na kanale pojawi się w sobotę, więc wyczekujcie. Mam nadzieję, że mi ta książka finalnie się naprawdę bardzo spodoba. I na koniec zostawiłam sobie dwie perełki, czyli dwie powieści graficzne, które zamówiłam. Za te książki obie zapłaciłam 102 zł. Nie żałuję ani złotówki. Pierwszy komiks to opowieść podręcznej. Czytałam oczywiście książkę Margaret Atwood. No, genialna, genialna i nie możemy nigdy dopuścić do tego, co działo się właśnie w tej powieści, co działo się z kobietami w Giledzie. Natomiast już do tego powoli dążymy, co jest przerażające. No i powiem Wam, że środek mnie totalnie zachwycił. Zachwycił mnie. Kartki są takie matowe i nie mogę się doczekać, kiedy tę książkę zacznę czytać. Odświeżę sobie po prostu historię tych kobiet w Giledzie za sprawą właśnie tej powieści graficznej. No i ostatnia książka, ostatni komiks jest tak grubiutki, ale ma niecałe 500 stron i nazywa się Trawa. Ja czytałam opis tej książki i od razu stanęła mi przed oczami książka, którą tam mam i nie dam rady jej teraz wyciągnąć. Jest to książka pod tytułem Biała chryzantema. Biała chryzantema to książka, o której w ogóle się nie mówi. Jest bardzo cicho, ale jest tak książką przejmującą, tak smutną, tak naprawdę dołującą. To książka o pocieszycielkach, czyli niewolnicach seksualnych, kiedy to Korea toczyła wojnę z Japonią. Ta książka zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i przeglądając właśnie powieści graficzne na Empiku, trafiłam na Trawę. Czytałam opis, miałam z tyłu głowy od razu białą chryzantemę. I właśnie to jest komiks o pocieszycielkach, które pochodziły z terenów podbitych i okupowanych przez Japończyków w pierwszej połowie XX wieku. Chinki, Koreanki, Malezyjki, Filipinki, kobiety z Indonezji i innych terenów Azji Południowo-Wschodniej. Setki tysięcy kobiet traktowano jako jeden z towarów zabieranych przez kolonizatorów. Do początku lat 90. XX wieku ocalone milczały. W 91 roku jedna z nich, Kim Hak-sun, wystąpiła publicznie w Seulu, wzywając Japończyków do przeprosin i zadośćuczynienia. Czytajcie Białą chryzantemę, to jest to, o czym tutaj mówi opis. Ta historia w ogóle tych kobiet została zawarta właśnie w Białej chryzantemie. I po przeczytaniu właśnie tamtego tytułu sięgam po Trawę. Mamy tutaj kreskę, która dopełni mi w ogóle obraz. Obraz, no, ciężkiego życia tych pocieszycielek i ja jestem totalnie zaintrygowana powieścią graficzną. No, książka sama w sobie zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i ciekawa jestem, jakie wrażenie zrobi na mnie ten komiks. Podobno to komiks genialny, ale myślę, że te osoby, które czytały Trawę, nie czytały Białej chryzantemy. I jeśli czytaliście ten komiks, to sięgnijcie proszę po Białą chryzantemę, a jeśli nie czytaliście ani Trawy, ani Białej chryzantemy, to proszę sięgnijcie po ten tytuł, o którym wspominam. I to tyle, jeśli chodzi o ten book haul. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że którąś pozycją Was zainteresowałam do tego stopnia, że postanowicie tę książkę przeczytać. Możecie mi również napisać w komentarzu trzy książki, które ostatnio zasiliły Waszą biblioteczkę. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!